Siema, Rysowie Maniacy, witam Was w kolejnym odcinku z farmy Estancia La Pacia, a tym razem po 47 godzinach od rozpoczęcia rozgrywki. Jak widzicie, stan konta znacznie się zmienił. Mamy tu 372 tysiące euro. A wszystko dzięki temu, że sprzedałem sporo plonów. Jak widzicie, tutaj sumy są nawet po 200 parę tysięcy. Zrobiłem też sporo misji, które też dały mi spory przychód. Sprzedałem też bele ze słomy. Tylko gdzie one tutaj są? No tutaj 30 parę tysięcy. I kupiłem też trochę nowych maszyn za 102 tysiące. A dokładnie jest to łycha. Będzie mi potrzebna do wsypywania trawy i do sprzątania tam, gdzie będą znajdować się owce. Są to kosiarki EasyCut firmy Krone. Mamy tu też zagrabiarkę Sfadro, też Krone. Mamy beczkę rzaski na wodę. Tutaj mamy ładowacza, traktura, łychę, nie wiem dokładnie jak to się nazywa ta sama część. Oraz z dodatku żniwa mamy tu przyrząd, chwytak do kostek. Nie mam przyczepy samozbierającej do trawy, a to ze względu na to, że wpadłem sobie na taki pomysł, że zrobię kostki, które zawiozę do owczarni mojej. No nie wiem, jak obora jest od krów, świniarnia, chyba chlewnia od świnia, do owiec, nie wiem, chyba owczarnia, nie jestem pewny. Tam zawiozę sobie kostki, które następnie rozetnę i będę ładował sobie trawę. Tak jak tutaj mamy możliwość rozcięcia tej słomy. Taką opcję daje nam chyba dodatek ten żniwa. Dzięki temu chyba możemy sobie te kostki rozcinać. No i dodatkowo, jak widzicie, na Hudzie pojawił mi się licznik przejechanych kilometrów danego dnia i kilometrów przejechanych ogólnie. Zainstalowałem go niedawno, więc tych kilometrów tutaj na razie nie ma dużo. I na polu numer 5 rośnie już trawa gotowa do skoszenia. Mam nadzieję tylko, że tej trawy nie trzeba przetrząsnąć, że owce jedzą taką trawę mokrą, wilgotną. A jak nie, no to będzie troszkę kiszka. Mam też jeszcze w magazynach w silosie 17 tysięcy jęczmienia i 76 tysięcy litrów soi. Czekam na odpowiednie ceny, żeby to zawieźć do skupu. I później prawdopodobnie wymienię sobie kombajn na większy oraz dokupię trzeci traktor albo samą jakąś małą ładowarkę teleskopową czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że ta trawa już jest na tyle dojrzała, że mogę ją kosić. Zaraz to się okaże. Link pod filmem do dodatkowych maszyn, czyli do tych kosiarek Krona, znajdziecie u mnie pod filmem. To są te kosiareczki EasyCut F340, EasyCut Butterfly 42 011 tysięcy do zagrabiarki
też oczywiście link będzie pod opisem, albo w zasadzie w opisie filmu. Dobra, zatrudnię tutaj pracownika. Niech on sobie tę trawę kosi. Ja sobie wsiadam drugiego Fergusona. Podczepię do niego zagrabiarkę. I będę sobie grabić pomału. Coraz więcej informacji można znaleźć na temat dziewiętnastki w necie, mniej lub bardziej oficjalnych. Na razie ustaliłem tylko, że na pewno będą konie jako oficjalna część dodatku, że na pewno będzie ulepszony silnik graficzny gry, ale nie będzie to nowy silnik, będzie to dalej ten sam silnik, który jest tyle tylko, że unowocześniony, poprawiony, lepszy. Mają się zmienić też warunki pogodowe na lepsze. Na pewno nie będzie, przynajmniej na tą chwilę nie znalazłem nic, co by potwierdzało, że mają być pory roku. Ale kto wie, jeszcze do premiery sporo czasu zostało. No podejrzewam, że premiera samej 19 będzie w październiku, tak jak większość odsłon poprzednich części. Czemu zdecydowałem się na owce, bo przy nich jest najmniej roboty, a wełna jest całkiem dosyć droga. Tutaj wystarczy nam sama trawa, tak naprawdę woda. Nie musimy się bawić w pasze ani inne takie rzeczy. Po owcach prawdopodobnie będą świnie, ale to jeszcze zobaczymy. Na pewno nie będzie to szybko. Nie mam jak na razie tyle funduszy jeszcze na karcie. Jeszcze nie jest to tak rozbudowana farma, więc za dużo nie ma co tutaj opowiadać. A myślę, że z każdym odcinkiem będzie coraz więcej rzeczy do ogarniania i coraz więcej do pokazania. Na pewno jak rozbuduję farmę, będę chciał z kimś na niej pograć na multiplayer, bo samemu im większa farma, tym coraz ciężej jest, żeby wszystko zdążyć zrobić. Zwłaszcza oprócz zbóż, roślin, będą jeszcze zwierzaki. Przy okazji możecie sobie zobaczyć, jak pracuje ta zagrabiarka. Naprawdę bardzo fajny mod, polecam. W ogóle może odczepię zagrabiarkę i pojadę po prasę i zobaczymy, czy mój pomysł w ogóle z rozcinaniem kostek się sprawdzi, bo jak nie, to będzie trzeba po prostu wypożyczyć przyczepę samozbierającą. One są dosyć drogie, nie wiem czemu, nie dość, że ich jest mało, to są drogie, nie wiem czym to jest spowodowane.
producent nie dodaje więcej tych przyczep samozbierających. A szkoda. Może w 19 będzie ich więcej. Jeśli coś chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, albo mieli jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Jak widzicie, teraz tutaj rośnie rzepak. A jak mówiłem wcześniej, zazwyczaj sadzę na większości pół te same uprawy, więc zarówno teraz po lewej, po prawej stronie jest rzepak. Tutaj już niedługo będzie dojrzały, gotowy do zbiorów. Mam nadzieję, że po owcach uda mi się kupić większy siewnik. Sprzedam ten, co mam. Kupię większy siewnik i średni siewnik do kolejnych upraw, bo chciałbym posadzić słonecznik w kukurydze. I z kukurydzy zrobić kiszonkę. I albo ją sprzedać, albo zostawić część na kolejne zwierzaki. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, pierwsza wypadnie pewnie jeszcze kostka ze słony. Nie zmieniłem. Widzieliście albo nie, to zapraszam do poprzednich filmów. Pojawił się u mnie filmik, w którym opowiadam, że z końcem lutego mój kanał przestanie zarabiać jako partner YouTube ze względu na to, że nie osiągnąłem w ciągu roku 4000 godzin wyświetleń moich filmów. Z małymi krokami zbliżamy się do końca lutego i niestety przestanę mieć jakieś tam wpływy z filmików, a co za tym idzie, na pewno będę kupował mniej dodatków do gier. Tak naprawdę same dodatki, które mam do farminga czy Eurotrucka, są z tych funduszy z YouTube'a. A jak nie będzie tych wpływów, to nie będę się kupował tak często dodatki i wszystkie, które powiedzmy chciałem kupić. No teraz czekam na ten oficjalny dodatek w marcu. Mam nadzieję, że jego cena nie będzie jakaś mocno wygórowana. Może odczepimy tutaj przynajmniej tą kosiarkę z tyłu. Zatrudnimy pracownika, niech on sobie dalej zgrabia. Ja pojadę też po przyczepę i po łyżkę. I pojedziemy na miejsce, gdzie znajdują się owce. Stan za polem 11, dosyć daleko.
Jeździcie przez swoje pola, czy gracie bardzo realnie, widzicie drogami? No, ja jak widać, różnie, raz tak, ale przeważnie jeżdżę na skróty. O, no czemuż to nie grabisz dalej? Zapraszam na fanpage'a na Facebooku, tam zazwyczaj publikuję jakieś materiały wcześniej, bądź materiały dodatkowe, których na YouTubie nie da się wyświetlić. Jeśli macie jakieś opinie odnośnie klawiatur firmy A4Tech, czyli A4Tech, piszcie w komentarzach, bo zamierzam taką klawiaturę niebawem kupić. Będzie taka klawiatura hybrydowa z 8 przyciskami mechanicznymi pod literami Kuwerty i ASDF. Pozostałe klawisze membranowe. Nie pamiętam, czy był to model Blody 388, 348. W każdym bądź razie jeden z tych troszeczkę wyższych modeli, cenowo około 100, chyba 40 paru złotych. Obecnie mam też myszkę z tej firmy Terminatora od jakiegoś. Przerwało mi nagranie, akurat skończyło mi się miejsce na dysku, zapomniałem zmienić partycję, na której zapisuje się film z danego nagrania. W każdym razie mówiłem o tym na końcówce, że mam też myszkę z A4Techa Terminatora TL80. Do jakichś 2 miesięcy, naprawdę fajna myszka. Może kiedyś zrobię jakiś filmik, prezentację, parę słów o niej powiem, ale a jakieś tam przyszłości, jakbym miał chwilę czasu. Mam nadzieję, że te moje owce są tutaj. Może na tą chwilę zrobimy w ten sposób. Zaraz zobaczymy, czy na radę napełnić te koryta. Bo według mapy no owce powinny być tutaj. Okej, dobra. Napełnia nam koryto od trawie. Została nam tylko jeszcze woda i kupić owce. Ale to myślę, że już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to będzie tyle. Zapraszam na kolejne produkcje, zapraszam do subskrypcji, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, siema.